Witamy polską ikonę gier indie. Powiedz nam, jaką najnowszą grę zrobiłeś? Najnowszą? Najnowsza. Taka najnowsza? Tak. Nie mówmy o niej. Dlaczego? A możemy ją zobaczyć, jak nie możemy mówić? No. A gdzie ją możemy zobaczyć? Abstrakcji, ale mam Maca w ogóle, który nie ma USB, ale ma Unity. Jak prawdziwy indie developer zrobiłem grę na Macu w Unity, na Teatr Game Jam. Wiecie, jaki był Słyszeliście o Teatr Game Jam? Game Jam w teatrze? Słyszeliście o Game Jamie w teatrze? Niestety nie. No to był Game Jam w teatrze. Robiliśmy grę przez 48 godzin w teatrze. Ale ja tam byłem bardzo krótko, więc zrobiłem krótką grę. Zaraz wam powiem, że tylko odpalę... I kiedy był ten Game Jam? On był teraz przed samym PGA. W Teatrze Polskim tutaj w Poznaniu spotkało się bodajże 50 osób i fajnie, bo na takiej sali, tam gdzie są te takie siedzonka do góry, jak zaszczelili Lincolna, nie? A oni tam siedzą i robią gry. Fajnie, fajnie. O i temat Game Jamu miał wiara w pojednanie. I moja gra nazywa się Wiara w pojednanie. Spójrzcie. Bardzo ciekawa gra i powiedz mi, jaką tutaj gracz interakcję podejmuje ze środowiskiem? Doświadcza go. Aha, czyli to jest takie przeżycie bardziej duchowe. Tak. A nawet wizualne, bo ogólnie to miała być wersja na Oculusa, tak? Bo VR-a w pojednanie. A, VR, już saję, dobry dowcip. No bardzo ciekawa gra, nie da się ukryć. Można grać godzinami. Można ich też dotykać. I oni się cieszą wtedy i skaczą. Można ich dotykać, czyli coś można robić. Ten ekran nie jest dotykowy. Właśnie tak mi się wydawało, że ktoś wie, to chyba no. Okej, ale to nie znaczy, że nie można ich dotykać. Można dotykać, tylko nic nie wie. Cieszę się i skaczą. Czyli to jest twoja najnowsza produkcja, a coś jeszcze z nowych gier, niekoniecznie najnowszych, tutaj nam pokazujesz? Nie, same stare śmieci. A, stare śmieci, czy nie przygotowany specjalnie jakoś na PGA? No jak to nie, jak nie? Przybyłeś, jesteś trzeźwy, stoisz, więc jest spoko. Dwa z trzech. Ale stoisz, to się liczy. No dobra, no fajną grę zobaczyliśmy, dziękujemy ci za tą chwilkę, przyjemności. Dzięki. Jakieś ostatnie słowo dla naszych widzów. A tak poważnie, róbcie gry! Serio, to jest łatwe. Widzicie, jakie łatwe? Dziękujemy jeszcze raz, do zobaczenia.